I to, co dla mnie jest dzisiaj normalne, dla moich klientów jest czarną magią. I zajęło mi 8 lat, żeby to zrozumieć. 85% sklepów internetowych pada po 3 miesiącach. I to nie jest przypadkowa data. Po 3 miesiącach zazwyczaj kończy im się darmowy hosting na platformach SaaS-owych, gdzie mają sklepy. I... Może teraz wsadzę kibiu w mrowisko, ale dobrzy copywriterzy pytają, a słabi copywriterzy nie pytają. Jak się ktoś obrazi, będzie mi bardzo miło z tego powodu. Im więcej wiesz o potencjalnych twoich klientach, tym lepiej. A zadawanie pytań osobom, które gdzieś tam wpasowują się w twoje ramy klienta, to jest najlepsza metoda moim zdaniem. Jest takie przeświadczenie, że każdy umie pisać, ale nie każdy zna takie te podstawowe już dla mnie czy dla ciebie zasady, w jaki sposób pisać, żeby ludzie odbierali to dobrze, żeby zachęcić klienta, dobra, ja tego potrzebuję, ja to kupię, bo akurat twój wybór, ta opcja jest dla mnie najlepsza. Tak, no my nie sprzedajemy tekstów, my sprzedajemy pozycję w Google i sprzedajemy wolny czas. No i moim zdaniem pokazywanie siebie w internecie, pokazywanie, budowanie takiej marki osobistej przyciągnie do ciebie klientów, którzy nadają na podobnych falach. I to jest chyba jedyny możliwy sposób, żeby przyciągnąć klientów, którzy będą tobie odpowiadali. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema. Znasz pojęcie multipotencjału? Wiesz, kim jest multipotencjalista? Po sesji badania RMP, Rise Motivation Profile z Jolą Ambrożewicz, Jola zasugerowała, żebym obejrzał sobie TEDa z Ellen Wapnik, która mówi właśnie o multipotencjale. W wielkim skrócie multipotencjalista to jest ktoś, kto zajmuje się wieloma rzeczami, w wielu rzeczach dochodzi do wprawy, a następnie te liczne umiejętności scala w jedno i robi z tego ciekawy koktajl. I nasza dzisiejsza gościni jest taką multipotencjalistką. Studiowała biologię, pracowała w zakładzie groomerskim, ma wiedzę z zakresu ubezpieczeń, ma wiedzę z zakresu finansów, bo pracowała 3 lata w banku, 3 miesiące pracowała u mnie na stażu z Kariery Jutra, umie montować, pracuje przy dźwięku, bo jej mąż jest perkusistą, pracowała przy projekcie e-commerce.pl, pracowała jako SEO copywriterka, obecnie skupia się na marketingu biznesów lokalnych i to wszystko mając 3 dzieci i dom w budowie i wiecznie zepsuty samochód. Z nami dzisiaj Gosia Banach. Siema, Gosia. Siema, siema, siema. Siema, Małgorzato. Opowiadaj, co ostatnio napisałaś za Kasiorę dobrego? Co ostatnio napisałam dobrego za Kasiorę? Napisałam bardzo, bardzo dobre i satysfakcjonujące mnie teksty. Tak, ponieważ były zupełnie inne od tego, co robię zazwyczaj. Jestem SEO copywriterką, a ostatnio za Kasiorę napisałam teksty na landing page. No dobra. Trudno było? Myślę, że jeżeli byłabym 3 lata temu w takiej sytuacji, to by mnie to bardzo stresowało i powiedziałabym, zastanawiałabym się, czy to zlecenie w ogóle przyjąć. Ale osiągnęłam taki poziom spokoju i myślę, że jestem w swoich działaniach wreszcie na tyle pewna siebie, że ogarnęłam to bez problemu. Czyli to ogarnianie tematów to jest bardziej z pewności siebie, a nie z umiejętności w twoim przypadku, czy teraz, czy nie? Znaczy, wiesz co, tu jest ciężko powiedzieć. My się znamy już troszeczkę czasu i wiesz, jak to ze mną zawsze bywało. Ja wiedzę mam, tylko całe życie bałam się, że ta wiedza jest zbyt mała, że to, co ja wiem, no to jest taka praktycznie wiedza, którą wszyscy posiadają. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że jak ja pytam klienta, no dobra, skoro mam dla ciebie napisać tekst na landing, kto jest twoją grupą docelową, kim jest twój klient? I ja widzę, że ta osoba, z którą ja rozmawiam, nie do końca wie, jak mi odpowiedzieć i musi szyć. No mówię, okej, no spoko, to usiądźmy i się zastanówmy razem. Jak ty to sobie wyobrażasz, kto jest twoim idealnym klientem i dla kogo robiłeś ten kurs, czy tę usługę, dla kogo będziesz robił?
I takie sytuacje mi uświadamiają, że jej, to co ja wiem na temat marketingu, na temat grup docelowych, na temat tego, w jaki sposób pisać, żeby do ludzi to dotarło, to chyba nie jest takie, o, każdy może pisać. Bardzo dużo błędów było w twojej wypowiedzi, muszę to przyznać. Po pierwsze, co to znaczy, że nie przyjęłabyś zlecenia? Po drugie, co to znaczy, że każdy nie może pisać? Przecież wszyscy mogą. To jest umiejętność nabyta w podstawówce. Umiejętność stawiania literek na papier czy na komputerze to jest umiejętność podstawówki. Tak, to co ty tutaj opowiadasz za kłopoty? Ja całe życie tak do tego podchodziłam. Jak? No przecież każdy może pisać. W ogóle wiesz, ja pochodzę z małego miasteczka, nie? I czym ty się właściwie zajmujesz? Jestem copywriterem. Czyli kopiujesz treści? Kopiujesz? Piszesz coś? Coś piszesz? No tak, no już się nauczyłam. I jak ktoś mnie pyta, czym się zajmujesz? Mówię, marketingiem. I zazwyczaj jest, aha, okej, okay, dobrze płatna praca. Tak, no spoko. Bardziej dociekliwie pytają, a czym dokładniej? No wiesz, tworzę treści na zamówienie. Okej. Okay. I nie ma więcej tłumaczenia. Bo tak jak mówisz, jest takie przeświadczenie, że każdy umie pisać, ale nie każdy zna takie te podstawowe już dla mnie czy dla ciebie zasady, w jaki sposób pisać, żeby ludzie odbierali to dobrze, żeby zachęcić klienta, dobra, ja tego potrzebuję, ja to kupię, bo akurat twój wybór, ta opcja jest dla mnie najlepsza. I zdobywałam tę wiedzę przez 8 lat, bo ja podobnie jak ty, ćpałam kursy. Ja po prostu nie wiem, czy ja byłabym w stanie dzisiaj policzyć, ile kursów, ile live'ów, ile szkoleń przeszłam przez ostatnie 8 lat, ale myślę, że to jest tam już liczone w setkach, jak nie w tysiącach godzin. I to, co dla mnie jest dzisiaj normalne, dla moich klientów jest czarną magią. I zajęło mi 8 lat, żeby to zrozumieć. 8 lat. Ja tak czasem, wiesz, jak to się mówi, nie, że jak chcesz wytłumaczyć w prosty sposób, czym się zajmujesz, to wyobraź sobie, że tłumaczysz to swojej babci. I teraz to właśnie sobie pomyślałem o mojej babci, jakbym jej powiedział, jestem copywriterem, mogłaby spytać, czyli że co kopiesz? Tak, co no, kopiesz? No właśnie tak, ja miałam taką rozmowę z moją babcią na początku, powiedzmy te 6-7 lat temu. Gosia, a może poszłabyś już do pracy, macierzyński ci się skończył? No babcia, ale ja pracuję. No ale co ty tam robisz? Klikasz sobie na tej klawiaturze, co ty tam robisz? No babcia, jestem copywriterem. Copywriterem, okej. Okay. Czyli co? Czyli piszę teksty na zamówienie. I wtedy pierwszy raz w swoim życiu właśnie usłyszałam śmiech, taki troszeczkę stłumiony i piszesz teksty, no nie przesadzaj, idź do normalnej pracy, pisać każdy może. No takie jest podejście ludzi i ja sobie zdaję z tego sprawę, dlatego tutaj zaczęłam zmieniać komunikację, tak? Ja zajmuję się marketingiem. Zresztą przez ostatnie lata ten mój copywriting, tak wiesz, sam zresztą trochę pisałam, ale też zajmowałam się pobocznymi rzeczami, tak? Bo i prowadziłam przecież wywiady dla e-commerce.pl. W międzyczasie byłam redaktorem w WP. Gdzieś tam teraz działam troszeczkę w ten sposób z klientami, że prowadzę im social media i to nie jest tylko pisanie treści na posty, ale to jest nagrywanie rolek, to jest pisanie tekstów i tworzenie grafik, więc gdzieś tam ten copywriting nadal jest w centrum, bo ja to po prostu lubię, ale już też wiem, że potrafię zrobić strategię na social media i jestem w stanie to zrobić świetnie, więc nie tylko copywritingiem się zajmuję w tej chwili. Korektorem ostatnio zostałam na przykład. Mam wrażenie, że sprawdzam treści pisane przez czat i mój zleceniodawca też ma takie podejrzenia, ale no, mi się to dobrze czyta, bo w sumie nasza praca przez ostatnie lata się troszeczkę też zmieniła, nawiązując tutaj do sztucznej inteligencji. I ja tworząc treści w tej chwili też opieram się na tym, co wypluje czat, z tym, że nie przepisuję, nie wklejam, nie robię kopiuj-wklej, nie przepisuję tych tekstów, tylko no, sam wiesz, tworzę jakiś schemat, czy pytam sztuczną inteligencję, co jeszcze warto by było poruszyć, żeby ten temat w pełni, w
pełni określał, w pełni odpowiadał na pytania odbiorców. Chyba chcę pociągnąć ten temat, ten temat sztucznej inteligencji, skoro już przy nim jesteśmy, bo teraz powinno być pytanie o to, skąd się w copywritingu wzięłaś, ale jak już jesteśmy przy AI, słyszałem takie zdanie w podcaście Senuto, w ostatnim podcaście z Robertem Niechciałem, że za jakiś czas copywriterzy będą jak dzisiaj szewcy, że jak chcesz nowe buty, to prościej jest sobie je kupić niż naprawić. A w momencie, kiedy masz buty skórzane na zamówienie za 5000 zł za parę, no to raczej nie chcesz ich wywalić, nie? I jeżeli szewc może je przywrócić do życia, to okej. Okay. Tak samo jeśli chcesz zamówić sobie buty szyte na miarę, jakieś fikuśne, to też pójdziesz do szewca, no bo taśmowo ci ich nie zrobią, nie? I że za jakiś czas copywriterzy właśnie będą takim szewcem, takim rzemieślnikiem, że treści będzie się robić taśmowo, a jak coś na zamówienie, to do nas. Co ty o tym myślisz? Myślę, że ja już teraz czuję się troszeczkę jak płyta winylowa i to jest tak, że my copywriterzy mamy koneserów, którzy wiedzą, że nie, po pierwsze sztuczna inteligencja nie napisze takich tekstów jak my, ale no szczerze mówiąc, jeżeli masz przedsiębiorcę, nie wiem, pana Kowalskiego, który zajmuje się sprzedażą, zostańmy przy tych butach, prowadzi sklep internetowy z butami, to on ma wiedzę o tych butach i on może sobie też sam napisać artykuł blogowy na temat butów, nie wiem, z najnowszej kolekcji wiosennej. On potrafi napisać, co ma w kategorii półbuty. On potrafi napisać, opisać daną parę, dany model. A mimo to są przecież zlecenia dla copywriterów, którzy opiszą kategorię, produkt, czy napiszą artykuły blogowe dla sklepów e-commerce na przykład. I mi się wydaje, że to nie do końca jest tak, że copywriting umrze. Okej, my widzimy dzisiaj, że on ewoluuje. Większość z nas korzysta w taki czy inny sposób ze sztucznej inteligencji, z czatu GPT czy z innych wtyczek ze sztuczną inteligencją, ale czy to źle? Jeżeli te treści dzięki temu, że my z tego korzystamy, są lepszej jakości, to ja nie widzę w tym problemu. Gorzej, gdy to są takie typowo wyplute z czatu teksty nieprzeczytane przez nikogo wcześniej, które po prostu są po to, żeby być, żeby zapchać internet. I ja uważam, że takie treści szybko wyjdą nam bokiem, w takim sensie nam, czyli przedsiębiorcom, bo Google prędzej czy później zacznie wyłapywać, już zresztą wyłapuje te średniej i słabej jakości teksty i strony spadają w rankingach na łeb na szyję. Jeśli chodzi o porównanie mnie do szewca, myślę, że nie. Myślę, że nie, bo jest jeden najważniejszy problem, jeśli chodzi o naszych klientów i to, dlaczego oni nie wygenerują sobie takich dobrych tekstów sami, i zlecają to nam. Nasi klienci po pierwsze nie wiedzą, o czym pisać, po drugie nie znają często języka swojej grupy docelowej i tak naprawdę dopiero gdy my zadajemy im pytania, kto jest twoją grupą docelową i jaki problem mają twoi klienci, to dopiero wtedy oni siadają i zaczynają się nad tym zastanawiać. Więc copywriting jest inny niż wtedy, gdy ja zaczynałam, ale no sorry, ja zaczynałam z tekstami preclowymi, no więc może się cieszę, że ta jakość treści troszeczkę idzie w górę. Precelki. Ciekawostka, ja precli nie pisałem, ale do tego przedsiębiorcy, do tych dwóch rzeczy dodam trzecią i to najważniejszą, bo po przeczytaniu Sekretów Copywritingu Jima Edwardsa, zresztą sam doszedłem do tego wniosku jeszcze wcześniej, Jim Edwards tylko to potwierdził, że najlepszym copywriterem będzie zawsze przedsiębiorca. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, chyba że się mylę, zna swój produkt najlepiej, zna swoją grupę docelową najlepiej. No kurwa, żebym się zesrał. Jeżeli ktoś prowadzi biznes, miałem taki przypadek, nie? Facet, firma rodzinna od 97 roku, czyli jak dobrze policzyć, 27 lat. Facet prowadzi biznes, 27 lat. Ja musiałbym siedzieć 27 lat, żeby wiedzieć to, co on i robić to, co on przez 27 lat.
Nie da się tego. Nie istnieje jeszcze coś takiego, że można to zakrzywić w jakikolwiek sposób. Nie istnieje. Nie da się. I teraz nasza rola polega na tym, przepraszam, że ci przerwę, żeby go uświadomić, że to, co dla niego jest codziennością, dla nas przeciętnych ludzi to jest wow i to, że on wie, po prostu ma swoją wiedzę w małym palcu, to nie znaczy, że wszyscy to wiemy. I czasem, gdy zadam pytanie takiemu przedsiębiorcy, jakie problemy ma twój klient, i on nie wie, no dobra, no ale czym się zajmujesz? A powiedz mi, jak to się robi, a dlaczego tak, a nie inaczej? I dopiero wtedy zaczynają się fajne tematy na blogi. Dokładnie, to jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że przedsiębiorca nie ma czasu. Przedsiębiorcy, to jest, wiesz co, to jest taki mit. Właściwie dzisiaj chyba to sformułowałem, że to jest kolejny mit, aż to się chyba zasługuje na kolejny osobny odcinek. Mit, że copywriter dla klienta pisze. Copywriter dla klienta tworzy copy. Nie, do cholery, nie. Copywriter nie tworzy copy dla klienta. To nie jest sensem zatrudniania copywritera, że copywriter napisze, że on umie pisać, że się uczy marketingu. Nie. Wielu moich klientów samemu świetnie pisze, tylko oni do cholery nie mają na to czasu. Nie mają czasu, jeżeli wychodzi AI, oni nie mają czasu usiąść i uczyć się tego pieprzonego AI, bo mają biznes do prowadzenia, mają deale do ubicia, mają klientów do obsługi, mają ludzi do zatrudnienia, mają w cholerę rzeczy, strategicznych rzeczy, które dają większą dźwignię niż napisanie jakiegoś tekstu, więc dlatego nam to zlecają, nie dlatego, że nie potrafią. Tak, no my nie sprzedajemy tekstów, my sprzedajemy pozycję w Google i sprzedajemy wolny czas, więc taka jest racja i no nie da się tego ukryć. Masz rację, że moi klienci też potrafią pisać. No sorry, padnie to jeszcze raz w tym odcinku. Wszyscy potrafimy pisać. Jedni lepiej pod kątem marketingowym, inni gorzej, ale jakbym ci powiedziała, napisz to w taki i w taki sposób, no to każdy by napisał. Pisz do klienta na ty, jeżeli to jest B2C i dasz radę, ale po pierwsze czas. Mam klientów, którzy na przykład mówią, muszę ci to zlecić, bo coraz częściej nie dowożę, bo nie mam na to czasu. I to jest w tej chwili cytat jednego z moich aktualnych klientów. Coś w tym jest. No to jak już mamy pokryty sens istnienia copywriterów, to teraz ukryjmy sens swojej obecności w copywritingu. Skąd ta decyzja? Czy pamiętasz ten moment, w którym Gocha pomyślała, będę pisać za pieniądze? To był bardzo ciekawy moment, bo byłam wtedy na macierzyńskim. Ja jestem przedsiębiorcą. Ja zanim zaczęłam być copywriterem, prowadziłam własny biznes. 8 lat temu, gdy byłam na macierzyńskim i ten macierzyński gdzieś tam, właściwie 7 lat temu, tam końcówki ciąży, już nie pracowałam w swojej firmie. To był ten czas, gdzie się bardzo nudziłam, no bo za dużo nie można mi było. Ile można chodzić na spacer, jeżeli toaleta jest zbyt daleko, tak, zaawansowana ciąża, na rower nie, na słońce nie, bo nie, najlepiej to, żebyś była aktywna, ale bez przesady. Zaczęłam się nudzić i mówię, no dobra, skoro czeka mnie teraz macierzyński, to fajnie by było jakoś zregenerować ten budżet, zwłaszcza, że musiałam zawiesić firmę na ten czas. No i stwierdziłam, że dobra, porobię coś. W internecie non stop są reklamy, dorób sobie, coś porobię. I wyobraź sobie, szukałam wtedy, nie? Szukałam w internecie, jak można sobie dorobić, nie wychodząc z domu. Więc zaczęłam szukać, jak mogę sobie dorobić, siedząc w domu, a najlepiej leżąc, nie musząc wygłupiać się gdzieś tam przed ekranem telefonu. Nie sprzedając kosmetyków, nie wchodząc w żadne piramidy finansowe i wszyscy mi mówili, daj se spokój, co ty w ogóle szukasz, będziesz sprzedawała jakieś, nie używajmy nazw, tak, ale będziesz sprzedawała jakieś kosmetyki albo będziesz gdzieś tam w tych piramidach, gdzie jak nie sprzedasz kosmetyków za daną ilość w miesiącu, to nie dostaniesz kasy i tak dalej. I wyświetliła mi się kiedyś giełda. Nie, good content, to nie była giełda tekstów, to były jeszcze czasy good content. I sobie wtedy pomyślałam, no spoko, może być fajna zabawa.
No i na tym good content, jak to na good content, różne zlecenia. Parę razy te zlecenia miałam cofane, jakieś błędy. Tam poznałam takie podstawowe pojęcia, co to są anchory, co to są słowa kluczowe. Dla mnie to wtedy było takie głowa mała, w co ja się wpakowałam, używając słów kluczowych podanych poniżej, stwórz opis kategorii jakiejś tam. Boże, Gosia, przesadziłaś. No ale wiesz, jak to już powiedziałam A, no to muszę powiedzieć B. No i bardzo dziękuję panu, który zlecał mi wtedy na good content teksty i gdy miałam jakieś pytanie odnośnie jego zleceń, zawsze miło, uprzejmie odpowiadał mi, nie było nigdy problemu i to była pierwsza osoba, która przyłożyła się, położyła taki kamień milowy na tej mojej drodze. Dzisiaj już nawet nie pamiętam jego niku, ale pamiętam, że był taki jeden pan, gdzie jak ja zapytałam, no dobra, ale co to są te anchory, to mi odpowiedział, tak? Nie powiedział, dobra, odrzucam ciebie, biorę kogoś normalnego do zlecenia, tylko ze spokojem odpowiedział mi, wytłumaczył raz jeszcze, musisz to zrobić tak i tak, napisz. Później zaczęłam szukać zleceń w agencjach marketingowych. Z tym, że to nie był jeszcze ten etap, gdzie ja bym się odważyła napisać maila, hej, jestem copywriterem, znam podstawy SEO, czy nie potrzebujecie mnie? O nie, 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 to na pewno nie to. Przez przypadek w jakiejś rozmowie, czy gdzieś znalazłam ogłoszenie, że szukamy copywritera, i wysłałam jednej pani zgłoszenie z agencji marketingowej. I mnie zawsze uczyli wszędzie, w każdej pracy, że klient nasz pan i że trzeba być dla klienta miłym. Więc ja pamiętam do dziś, zakończyłam to ogłoszenie słowami, że życzę udanej współpracy z wybranym przez państwa copywriterem. I ta babka w ciągu godziny się do mnie odezwała, że tak ją to zszokowało, to jedno zdanie, że no ona chciałaby ze mną współpracować, bo to dla niej nowość, że nie, że jestem lepsza od innych, tylko życzę wam po prostu miłej współpracy, nieważne z kim zaczniecie współpracować, ja wam życzę dobrej współpracy. Z tą agencją współpracowałam bardzo długo i to był taki ciężki dla mnie czas z jednej strony, z drugiej strony owocny. To był czas, gdzie ja urodziłam i musiałam przestawić całe swoje życie, bo tak naprawdę po porodzie, gdy zostajesz rodzicem, mamą, tatą, no to już nic nie jest takie samo, tak? No wszystko się zmienia. I ja z jednej strony musiałam nauczyć się godzić pracę z rodzicielstwem. Nie chciałam stracić tego zlecenia, bo to były pewne pieniądze, to były pieniądze regularnie. Ta agencja nigdy nie spóźniała się z wypłatami, wręcz przeciwnie. To mi się zdarzyło spóźnić z tekstami, za co bardzo, bardzo przepraszam tutaj oficjalnie. No właśnie i tutaj też dochodzę do drugiej rzeczy. Ja już wtedy, w 2017 roku, musiałam nauczyć się pracować zdalnie. Nie wiem, czy osoby, które nas oglądają tylko i wyłącznie pracują zdalnie, ale jeżeli pracujesz na etacie, w biurze, czy wychodzisz po prostu z domu pracować, to przypomnij sobie, jak było ciężko w pandemii, gdy zaczynałeś pracę zdalną, naczynia w zmywarce były niewyjęte, pralka dzwoniła, że przestała grać, a w sumie zbliżała się pora obiadu, a ty jeszcze nie zacząłeś gotować i gdzie w tym twoim natłoku myśli była twoja praca. To ja tak miałam w 2017 roku i dzięki temu, że ja na macierzyńskim zaczęłam pisać teksty na zamówienie, to ja się zaczęłam uczyć pracować z domu, pracować zdalnie, nie wychodząc z biura. I to był dla mnie wielki przełom, bo ja naprawdę miałam takie same problemy w te 7 lat temu. Ja nie wiedziałam, za co się najpierw zabrać. Tutaj co chwilę były przerwy, bo karmienie, chociaż bardzo wygodnie mi się pisało w czasie karmienia. Karmienie trwało powiedzmy tam 40 minut maksymalnie. No i ja miałam te 40 minut, żeby jedną ręką coś tam napisać. Więc to akurat było dobre. No ale to był też czas, gdzie non-stop byłam w niedoczasie, non-stop miałam bałagan w domu, non-stop niepozmywane naczynia, non-stop niedokończone teksty. Dziwię się, że ta agencja ze mną tak długo współpracowała, bo ja bym sobie tylu szans na pewno nie dała. No ale potem już było tylko lepiej. Miałam jeszcze
małą przerwę, może nie w pisaniu. Chciałam wrócić do swojego zawodu. Ja ze zawodu jestem groomerem, więc gdzieś tam brakowało mi obcinania tych piesków, tych rozczesywania długowłosych kotków, obcinania królików i tak dalej. I próbowałam do tego wrócić. I szło mi nawet nieźle, chociaż w pewnym momencie się przyłapałam na tym, że ja nie lubię chodzić do pracy. Że to, co robię, mimo że to była moja pasja od lat, nie sprawia mi takiej radości, jak robienie marketingu wokół tego, co robię. Ja między klientami robiłam sobie plakaty na Facebooka, tworzyłam artykuły blogowe i to mi sprawiało największą przyjemność. Więc w momencie, gdy przyszła pandemia, to ja już miałam zamkniętą firmę i już wiedziałam, że ja nie wrócę do obcinania, bo ja nie chcę tego robić, bo ja mogę zarobić tyle samo albo więcej, robiąc marketing. Pisząc teksty, prowadząc klientom innym, nie tylko mi, Facebooka, Instagrama, TikToka, później już TikToka. I ja naprawdę to lubię. Jakbyś mnie zapytał gdzieś tam na ulicy, jakie jest twoje hobby, to ja bym ci powiedziała, ulubionym moim zajęciem jest patrzenie, jak statystyki klientów idą w górę. Okej, jest tam też zabawa z dziećmi, są sporty, jest łażenie po górach, ale mi naprawdę przyjemność sprawia sprawdzanie statystyk. Przepraszam. Więc jeśli pytasz, jak się znalazłam w copywritingu, to jest jedna odpowiedź. Dzięki moim dzieciom. Dzięki dzieciom. To jest ciekawe, bo czasem słyszę, że tego czy tamtego nie mogę zrobić, bo mam dzieci. Bo ty nie masz dzieci, to nie wiesz, jak to jest i że się nic nie da zrobić i że... Znaczy wiesz, ja od razu teraz mówię, bo jeżeli ten odcinek wyjdzie, to może być tak, że w komentarzach matki mnie zjedzą, że no bo co się bezdzietnym będzie, zresztą sama możesz mnie zjeść, bo ty dzieci masz, ja dzieci nie mam i co ty mi tu będziesz uświadamiał? Ja tylko powtarzam, co słyszę, że się nie da. No ale z drugiej strony widzę też przypadki, które pokazują, że się da, że nie jest łatwo, ale się da. To jest takie wybieranie między czymś jednym, a czymś drugim, tak? Ja na przykład teraz rozmawiam tutaj z tobą i bardzo pedagogicznie moje dzieci oglądają bajki, więc no da się, oczywiście, że się da, tylko trzeba mieć jakieś priorytety. Ja na pewno mogę z ręką na sercu powiedzieć, że moim priorytetem są dzieci, ponieważ to dla nich pracuję zdalnie. I nie jestem pewna, jak sobie poradzę od września, gdy moja córka, która jest druga, pójdzie do przedszkola. Z jednej strony strasznie mnie to cieszy i nie wiem, co ja zrobię z tą ilością czasu. Jej, 7 godzin, gdzie nikt nie chce, żebym nalała soczku, czy coś podała z najwyższej półeczki, czy pokolorowała konika i będę mogła ten czas poświęcić na pisanie. I ja się tego bardzo boję, bo ja się obawiam, że ja się zachłysnę tym czasem. I wręcz przeciwnie, będę miała mniej czasu na pracę, bo będę odpoczywać na przykład. Więc no dzieci są dla mnie motywacją i to, że się czegoś nie da, bo są dzieci, nie lubię takiego podejścia. Po prostu są kompromisy. To tak jakbyś powiedział, że nie możesz iść na zakupy, bo masz dzieci. No sorry, no, w najgorszym wypadku, najgorsze, co cię może na zakupach spotkać, idąc z dziećmi, to płaczące dziecko, że coś chce, czego nie chcesz mu kupić. No, ale świat się nadal nie zawala, tak? Nawet dzisiaj miałam taką sytuację, że moja córka coś chciała, czego nie chciałam jej kupić i płakała. No, ale co z tego? Nikt nawet nie spojrzał na nas, nikt nawet nie zareagował. Ja z nią porozmawiałam na spokojnie, wzięła mnie za rękę, poszłyśmy do kasy i nawet mi pozwoliła, znaczy pomogła mi wyciągnąć wszystko z wózka i sama wkładała na ladek, więc no da się wszystko, da się z dziećmi, jest inaczej, na pewno jest inaczej, ale nie mogę powiedzieć, że jest gorzej czy lepiej, jest inaczej, jest czasem ciężko, ale potem przychodzą takie małe rączki i cię przytulają i mówią, mamo kocham cię, tato kocham cię i wszystko jest w porządku. Moje pytanie. To jest, ciekawi mnie to strasznie, nie z niezdrowych pobudek, jak się pisze podczas karmienia? Już ci mówię skąd to pytanie, bo ja jadę za tydzień do domu jeszcze narzeczonej, za 1,5 tygodnia to już będzie żona
I ona ma takiego kocura. On waży kurwa chyba z 8 kilo. On jest wielkości jak pies. Jak taki no, średni pies. I ona ma jakiś taki debilny nawyk, że jak siedzę z laptopem, nie wiem o co chodzi, może o to, że laptop jest ciepły. Siedzę z laptopem i próbuję pracować, zresztą gdzieś w socjalach mam zdjęcie i on włazi i to się tak położy, że część na mnie, pół kota na mnie, pół kota na laptopie, ja ani cholery nie mogę pisać. Jak się pisze podczas karmienia? Nie ma takiego problemu jak z kotami, bo koty lubią się kłaść na klawiaturze, a dziecko jednak trzymasz sobie na ręce i drugą rękę masz zazwyczaj wolną. Możesz też karmić na leżąco, więc wyobraź sobie, że leżysz sobie na jednym albo na drugim boku i drugą ręką piszesz na klawiaturze. Da radę. Dzieci na początku swojego życia też rzadko które waży 8 kilo, więc się nie przejmuj. No to akurat jest. Ciapek to akurat jest kawał świni. To jest, jeszcze poprzednio był taki kocur czarny, ale on nie miał takich przypałów, że się przyszedł do ciebie i się na tobie rozwalił, a też był kawał świni. Nie wiem, jak oni hodują te koty. W każdym razie, czyli piszesz jedną ręką, bo Kasia Turzańska-Pietras, jak u mnie była, też mówiła, że pisała z dzieckiem właśnie. Jak jest karmienie, to też jakoś pisała jedną ręką. Tak. Masz małą klawiaturę i duży rozstaw palców, to jesteś w stanie pisać. Mm-hmm. da radę, a jak zrobisz jakąś literówkę czy coś, czy na przykład nie możesz ły wcisnąć, nie, akurat ły jest łatwo, on albo cię, no to masz gimnastykę palców przynajmniej, więc ze spokojem. Dałbyś radę. Wiesz, ja pracuję na laptopie, więc mi jest też łatwiej niż na takiej pełnoprawnej klawiaturze, jeszcze takiej, która ma podzielone literki na pół na przykład, nie? To byłoby gorzej. Dobra, łatwo. Dasz radę. Mam długie palce, ale ja nie będę karmił, więc do tego z ciekawości pytam, nie? Moja będzie karmić, jak będzie bloga pisać, to będzie kombinować. Dobra, a co, my jedziemy dalej, skoro dzieci odchowane idą do przedszkola, to czas do roboty, a ty teraz się w robocie skupiasz bardziej na, z tego co widziałem, słyszałem, czytałem, pisałem, rozmawiałem, biznesach lokalnych. Dlaczego na biznesach lokalnych? Chciałabym dotrzeć do lokalnych przedsiębiorców, ponieważ widzę, jak to ten element cierpi. Wiesz, ja już pracowałam w Warszawie, w Poznaniu, w Białymstoku, wszystko zdalnie, żeby nie było. I w Gdańsku, Gdyni, w Sopocie, w Kołobrzegu, w Szczecinie. I wiesz, jak pracujesz zdalnie, to pracujesz ze specjalistami, z ekspertami. Nie musisz tłumaczyć, kim jest copywriter, nie musisz tłumaczyć, że jak tworzysz treść na Facebooka, to pisz w liczbie pojedynczej, a nie w mnogiej. I to są takie rzeczy naturalne, normalne w tej branży. A potem spotykasz się ze znajomą, znajomym, którzy prowadzą lokalny biznes i którzy zapraszają cię do grona znajomych z nazwą firmy na przykład. Ostatnio mnie lokalny market budowlany zaprosił do znajomych na Facebooku i mam takie zderzenie z rzeczywistością i sobie zdaję sprawę z tego, że o Boże, ja tutaj się zastanawiam, jak zbudować lejek sprzedażowy, a moi znajomi, czy tam znajomi znajomych, nie ogarniają podstaw, czyli tego, że na Facebooku powinieneś mieć zrobioną stronę, a nie profil. I mam taką ambitną misję, nie wiem, czy mi się to uda, ale chciałabym na to poświęcić najbliższe pół roku, żeby nauczyć lokalne biznesy, przynajmniej w mojej okolicy, że powieszenie baneru na płocie to nie wszystko, a reklama w gazecie, która się sprzedaje w nakładzie nie wiem jakim 100-200 sztuk, to nie jest najlepsza inwestycja, bo ostatnio jednej osobie z rodziny ustawiłam tak na szybko reklamę na Facebooku i za 50 zł przez 7 dni, w sensie 50 zł to był budżet całkowity i ta osoba uzyskała 30 klientów na wydarzenie, więc no, można to zrobić w tym samym budżecie, albo nawet mniejszym, a dotrzeć typowo do klientów, a nie do osób, które czytają gazety, czy do osób, które przejeżdżają akurat obok twojego domu, a ty na płocie masz baner wywieszony. I chciałabym, żeby lokalne biznesy o tym wiedziały. Mam takie poczucie, że muszę o tym głośno mówić, że baner na płocie to nie wszystko,
że ta reklama w gazecie to okej, trafi do tych 100 czy 200 osób, ale z tych 100 czy 200 osób no nie wiesz tak naprawdę, ilu jest twoim najlepszym, idealnym klientem. I no chciałabym, tak powiem ci, mam takie marzenie, że zorganizuję szkolenie i będę miała na to szkolenie odpowiednią liczbę chętnych, żeby pokazać im, że ten marketing może być na poziomie. Na poziomie. Przypomina mi się, jak o tym mówisz, taka scena z Rancha, jak oglądałaś Rancho? Czasem tak, niektóre odcinki, ale nie byłam jakimś ekstra fanem. No, ja jestem, bo moja robi już chyba siódmą rundę, więc ja z przymusu jestem fanem Rancha. Nie, ogólnie jestem fanem Rancha. Nadal oglądasz, więc coś w tym odcinku cię zaciekawiło. Co to było? Napisz w komentarzu. Jeżeli już wynosisz z tego odcinka jakąś wartość, też napisz w komentarzu. W międzyczasie zostaw suba dla YouTube'a, kliknij lajka dla Spotify'ka. To pomoże temu kanałowi rosnąć i dzięki temu zapraszać gości, którzy patrzą na suby, na lajki i na wyświetlenia. Pamiętaj sprawdzić też dodatkowe ciekawe materiały, m.in. kurs o tym, jak zarabiać więcej hajsu w copywritingu. Link będzie w opisie. 4 godziny sowitego materiału, już ponad 100 kursantów. Śmiało mogę powiedzieć, że nie ma w polskim copywritingu kursu, który lepiej pokrywałby ten temat w takim pieniądzu, czyli za darmo. A teraz oglądaj dalej. Rancho ma ciekawe podejście. Wiele o marketingu można wyłowić. Tam jest taka scena, gdzie Duda chodzi i namawia ludzi na to, żeby brali dotacje unijne. Jest chłop, który nie chce tego wziąć. Albo formalności, albo to pewnie jakiś szwindel, albo on łapówki nie chce, no to znaczy, że coś tu jest nie tak. Bo jakby chciał łapówkę, to by było okej, nie? Ale jak on nie chce łapówki, to tu pewnie jest coś nie tego, nie? I przychodzi później do Dudy Klaudia Koziołowa i mówi, że słuchaj, ty się zabierasz za to kompletnie od innej strony. Panie Ignaczak, idziemy tutaj do sąsiada. A ten wtedy, co? To jemu też się należy? Oczywiście, że się należy. No nie, dobra, to chodźcie tutaj do mnie. Nie, no pan nie chce, to my już do pana nie idziemy, my już z panem nie rozmawiamy, my idziemy tam. Zaraz, bo siekierę wezmę. I wiesz, kompletnie od innej strony. I po tym wszystkim idą do gościa, tak samo z dopłatami, do młodego, rzutkiego gościa, który ma wybudowaną zajebistą stodołę, bo tam krowy, ma sprzęt, ma wszystko zrobione, nie? I on kompletnie kuma, o co chodzi. I tak się właśnie zastanawiam, czy to nie idzie na to właśnie, że trzeba tak trochę bardziej nowocześnie do tego podchodzić. I w Kogel Moglu tak samo było. Kogel Mogel pewnie oglądałaś, nie? Tak. Oglądałam Kogel Mogel i moją ulubioną sceną jako groomera jest ta scena, gdzie cielęcinkę zadnią kupowała pani dla pieska. Tak, cielęcinkę zadnią, to świetne. Ale ja tu nawiązuję do tej sceny na święta, jak ten mówi, zięć mówi, że on będzie gospodarzył po nowoczesnemu, że się trzeba nastawić na specjalizację. A ten taki Solski jakby go piorun trafił, że jak to, świni nie mieć, krowy nie mieć? Co to za bezeceństwo? Ja ziemi na zmarnowanie nie dam, nie? I to przypomina mi trochę te biznesy lokalne, nie? Że zawsze wisiał baner na płocie, było dobrze, po co to ruszać? Ale panie, za 50 zł możesz mieć 30 klientów. Znaczy, wiesz co, mi się też wydaje, że to takie troszeczkę jest podejście, to musi być drogie. I ja tak samo miałam tutaj z tą osobą tej z rodziny. No dalej, brakuje ci 30 osób, zrobimy reklamę. Nie, bo ja bym nie chciał tak dużo wydawać. Nie, wiesz co, ja to jakoś inaczej spróbuję. Ja nie chcę tak się wykosztować, bo nie wiem jak to będzie, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Mówię, ale no jakie wykosztowanie się? Masz wolnych 50 zł? No mam. To daj, ustawimy za 50 zł, jak za 2 dni stwierdzisz, że nie wyszło, to ci wyłączę tą reklamę, te 50 zł, ci oddam ci to 50 zł. I za 2 dni dzwonię, mówię, no jak tam, patrzyłeś na te reklamy? No wiesz co, patrzyłem, coś tam się wyświetla, ale tylko 4 zł mi zabrało na razie. Mówię, no to się cieszę, masz odzew. No powiem ci, że już 10 osób się odezwało z tej reklamy. Mówię, no to się ciesz. Więc wiesz, to było takie wow, no mój mały sukces, tak? Ale no, ja bym musiała najpierw uświadomić moich przyszłych klientów, pozdrawiam was serdecznie, że to nie jest drogie. To nie jest drogie, a jak wiesz co zrobić i wiesz kim jest twój klient, to za te 50 zł ty możesz zdobyć 30 klientów.
Czy to się nie opłaca? Ilu klientów potrzebujemy, żeby zwróciły nam się koszty takiej reklamy? Zależy, co sprzedajesz, tak? Bo jak sprzedajesz żelki za 2,50, no to potrzebujesz trochę tych klientów. Ale jeżeli sprzedajesz, nie wiem, sukienki i ty kupujesz sukienkę w hurtowni za 20, a sprzedajesz za 70, to sprzedaj jedną sukienkę za tą reklamę i już jesteś na czysto. Mówisz tak, mówisz, że jak wiesz, do kogo kierować reklamę, jak znasz swojego klienta i to stwierdzenie padło już kilka razy w trakcie tej rozmowy, to ja chcę pociągnąć ten temat i się zapytać, jak poznać tego klienta? To zależy tak naprawdę, czy sprzedajesz produkty fizyczne, czy sprzedajesz coś online, kursy, szkolenia. Przede wszystkim pomyśl sobie, co chcesz robić. Zastanów się, kto byłby twoim idealnym klientem, kogo chciałbyś uszczęśliwić swoim produktem czy swoją usługą, a potem jeżeli chciałbyś głębiej poznać tego klienta, to znajdź takiego jednego, który by gdzieś tam się wpasowywał w te twoje ramy idealnego i zapytaj go, jaki ma problem. Wiesz, no, sprzedając sukienki w rozmiarach XS, nie zapytasz, nie wiem, koleżanki, która nosi 3XL, czy podoba ci się ta sukienka, tak? Ale może masz jakąś dalszą znajomą, która nosi ten rozmiar, zapytasz ją, czy ta sukienka jest ok według niej i jeżeli nie, to dlaczego? A jeżeli tak, to czemu? I takie pytania, wiesz, myślę, że ułatwiają i współpracę, i to kierunek, w jakim chcesz tutaj dążyć. Więc przede wszystkim zastanów się, komu pomoże twój produkt, komu pomoże twoja usługa i kieruj do nich komunikaty. Dowiedz się jak najwięcej o tej osobie. Nie wiem, dowiedz się, kiedy ma przerwę w pracy. Czy chodzi z dzieckiem na plac zabaw, bo może akurat fajnie ustawić tą reklamę w czasie, gdy, nie wiem, będzie podróżować z dzieckiem tramwajem i to dziecko sobie zaśnie, bo fajnie się bawiło na placu zabaw, a wracacie do domu, więc i czas, i miejsce możesz sobie ustawić, tak, w reklamach. Więc im więcej rozmawiasz ze swoimi potencjalnymi klientami, bo ja nie mówię, że musisz rozmawiać tylko z tymi, którzy u ciebie kupili, czy chcą kupić. Jeżeli masz potencjalnych klientów, to pytaj ich, jak możesz im pomóc, jakie mają problemy, kiedy mają te problemy, kiedy mają czas się nad nimi pochylić, bo to też jest ważne w dzisiejszym świecie. Wiesz, nasze komunikaty mają krótki czas życia. Jesteśmy tak bombardowani różnymi informacjami, że jak ustawisz reklamę i ja ją zobaczę o 8 rano, to na pewno w nią nie kliknę, ale tą samą reklamę z tą samą grafiką, z tym samym tekstem już o godzinie, nie wiem, 17, 18 ja jestem w stanie ją kliknąć, bo mam na to czas. Więc im więcej wiesz o potencjalnych twoich klientach, tym lepiej. A zadawanie pytań osobom, które gdzieś tam wpasowują się w twoje ramy klienta, to jest najlepsza metoda moim zdaniem. Właśnie, zadawanie pytań. Ja niedawno odgrzebałem taki odcinek, bo go sobie nagrałem, a później go zaorałem, bo stwierdziłem, że jest słaby. Później go sobie włączyłem, bo robiłem miejsce na dysku. Jak go sobie słucham. Kurde, to jednak ma sens. I on był właśnie o tym zadawaniu pytań. Po pierwsze, my nie zadajemy pytań naszym klientom. My jako, w sensie copywriterzy, nie? Nie zadajemy pytań naszym klientom. Nie pytamy o to, czego oni chcą, czy mają problem, jak możemy w tym pomóc. Czego oczekują, czego nie tolerują. Nie pytamy naszych klientów, nie pytamy klientów naszego klienta, nie pytamy o to, jaki oni mają problem, w jaki sposób produkt naszego klienta rozwiązuje ten problem. Mamy to gdzieś. Co najgorsze w tym wszystkim moim zdaniem, nie pytamy między sobą. Ludzie, i ja się wcale nie dziwię, że ludzie się boją na przykład wejść na grupę na fejsie i zapytać, ej, słuchajcie, wiecie co, bo mam taki problem, nie wiem, jak sobie z nim poradzić. A ktoś się, wiesz, zaraz spierdoli o to, że bo tutaj w drugim zdaniu ty się najpierw interpunkcji naucz, a nie copywriterem chcesz być. Co ty chcesz pisać za pieniądze, jak ty nie potrafisz przecinka postawić? Sieroto, wracaj do szkoły podstawowej, a nie tutaj nam potencjalnie zlecenia zabierasz. Chyba i, wiesz, Zobacz, musiałam to powiedzieć, bo mówisz, że nie rozmawiamy, nie zadajemy pytań naszym klientom. No nie. Ja teraz mam napisać dla klienta, z którym już współpracowałam, kilka tekstów na stronę i my mamy na wtorek zarezerwowaną godzinę rozmowy, bo mamy sporo pytań do siebie, więc no to nie jest tak, że my copywriterzy nie pytamy. Pytamy.
Więcej ci powiem, ja myślę, że lepiej znam grupę docelową swoich klientów niż oni sami, bo też nie chcę powiedzieć, że czekam, aż wszystko dostanę gotowe na tacy. Nie, ja też sama szukam. Często zdarza się tak, że osoby, dla których piszę, mają produkt, który mi się podoba i ja sama z siebie mam tyle pytań dotyczących tego produktu, że ja jestem w stanie pytać i szukać odpowiedzi na te pytania przez godzinę, dwie, więc to nie do końca jest tak, chociaż myślę, że to też jest ważne. Inaczej, jeżeli robimy opisy produktów, opisy kategorii, bo też to musimy rozróżnić, tak? Opis produktu, no to nie jesteś w stanie zbyt wiele się zastanawiać, kto jest twoją grupą i tak dalej. No nie, masz tutaj, nie wiem, pampersy, rozmiar, nie wiem, jedyneczka, no i wiesz, że to są noworodki i nara. I nie masz tutaj, twoją grupą docelową są mamy noworodków i koniec, czy tam rodzice noworodków, nie wiem, babcie noworodków. No ale jak masz jakieś produkty, no to się nie zastanawiasz nad tą grupą odbiorców aż tak mocno, ale jak przychodzi do pisania artykułów blogowych, ja mam tyle pytań dotyczących na przykład usług czy produktów moich klientów, że jestem w stanie sama ze spokojem wymyślić 10 tematów artykułów, a do tego jeszcze dopalę się czatem GPT, który wymyśli kolejnych 10-20 i potem sprawdzając grupę docelową, dopytując, czy jakie mają problemy z danym na przykład produktem, albo na przykład, nie wiem, sprawdzając komentarze chociażby, czy to, o czym rozmawiają klienci, no to jesteś w stanie po prostu, to już jest taka, wiesz, kula śnieżna, nie? Robisz malutką kuleczkę z 10 artykułami i wokół tych 10 artykułów narasta tyle innych, kolejnych tematów, które warto by było poruszyć, że wychodzi content na najbliższe pół roku i publikujesz artykuły 2-3 razy w tygodniu. Jasne. Ja tutaj doprecyzuję, żeby była jasność. To co powiedziałem, że my, copywriterzy, nie pytamy, to był sarkazm podszyty ironią, podszyty generalizacją, więc to nie jest tak, że nie pytamy, bo może teraz wsadzę kij w mrowisko, ale dobrzy copywriterzy pytają, a słabi copywriterzy nie pytają. Jak się ktoś obrazi, będzie mi bardzo miło z tego powodu. Jeżeli chciałam też to dopowiedzieć, tak, że to chyba różni dobrych copywriterów, takich profesjonalistów, od tych takich, którzy uważają się za alfę i omegę, a potem okazuje się, że jednak te teksty nie są w topce, ale nie wiadomo dlaczego. Klienci nie kupują i w sumie to nie wiadomo, gdzie tych klientów szukać nadal. A, nie wiadomo, gdzie tych klientów szukać. Ty szukasz w lokalnym biznesie, więc pociągnę tutaj temat tego, już trochę zahaczyliśmy o to, ale czym się różni marketing dla lokalnego biznesu od marketingu dla ogólnopolskiego biznesu? Ja już tak częściowo chyba odpowiedziałam na to pytanie, przede wszystkim używaniem nazw takich tych eksperckich, specjalistycznych. Ja nie pójdę do pani, która pracuje w kwiaciarni, nie powiem, dzień dobry, ja jestem SEO copywriterką, mogę pani znaleźć klientów, bo ona popatrzy na mnie jak na idiotkę, tak? Ale jeżeli ja powiem dzień dobry, ja zajmuję się na co dzień marketingiem i wiem w jaki sposób, co zrobić, żeby pani tutaj miała na przykład, nie wiem, 10 klientów dziennie więcej. I ja jestem w stanie rozmawiać z ludźmi lokalnie tutaj w taki sposób, żeby oni zrozumieli. O, to nie możesz używać specjalistycznych nazw, że ja tutaj zrobię wszystko, żeby roast był taki, a nie wiem, na przykład, żeby... Więc przede wszystkim, rozmawiając z lokalnymi przedsiębiorcami, nie możesz używać specjalistycznych nazw. Trzeba to tłumaczyć tak troszeczkę z wyczuciem, bo z jednej strony, wiesz, no nie możesz traktować dorosłej osoby jak dziecka i jej tłumaczyć jak dziecku, ale z drugiej strony musisz używać takiego języka bardzo przystępnego. Z drugiej strony marketing lokalny moim zdaniem troszeczkę się różni od tego takiego ogólnopolskiego, bo lokalnym przedsiębiorcom nie zależy, żeby być w top trójce Google'a. Im zależy, żeby klienci wiedzieli, jaki mają aktualnie asortyment, w jaki sposób mogą pomóc swoim klientom i żeby ci klienci w ogóle wiedzieli i znali do nich adres czy numer telefonu. Więc tutaj podejmowanie lokalnych tematów
jest jak najbardziej wskazane. Na pewno zaopiekowanie się wizytówką Google dużo daje. Ten marketing lokalny tak się troszeczkę przeszywa z marketing online, z marketingiem takim stacjonarnym. Bo na przykład ja jak idę do klientów i mówię, poprowadzę wam Facebooka, poprowadzę wam Instagrama, jestem w stanie za pomocą Facebooka, Instagrama bez dodatkowych kosztów wygenerować wam klientów, zdobyć wam klientów, to często dostaję takie pytania w stylu ok, a na przykład wizytówki też jesteś w stanie nam wydrukować? Więc no, to są takie troszeczkę zabawne, ale też dające wiele do myślenia sytuacje. Czyli jak zwykle trzeba myśleć. No, tu masz rację, że klienci stacjonarnie też na co innego patrzą i klienci lokalni będą patrzeć na coś. To mnie zastanowiło to, że klienci, że biznesy lokalne niekoniecznie zależy im na tym, żeby być w top 3 Google'a. Nie, no bo co pani w kwiaciarni da to, że ona jest w top 3 Google'a, jeżeli w mieście jest 50 kwiaciarni, ale ona wie, że nie może liczyć na klientów z drugiego końca miasta i zależy na tym, żeby osoby z danej dzielnicy o niej wiedziały, czy osoby z sąsiednich dzielnic, bo no sorry, ale nikt nie przejedzie całego miasta, tam powiedzmy, nie wiem, abstrahujmy od mojego małego miasteczka, mieszkamy w Poznaniu czy w Warszawie, no nie pojedziesz godzinę tramwajem czy nie wiem, Uberem po kwiatki do kwiaciarni jednej, jeżeli masz kwiaciarnię drugą za rogiem, tak? No chyba, że to jest jedyna kwiaciarnia w mieście, która jest otwarta do, nie wiem, trzeciej nad ranem i ty potrzebujesz tego kwiatka o czwartej na rano, bo nie wiem, idziesz na czwartą do roboty i koleżanka z pracy ma imieniny, przypomniało ci się przed chwilką, a chcesz kupić jej kwiatka. Powiem ci lepszy hicior, to będzie autentyczny przykład, możesz to później powtórzyć, nie? Gdzieś w swojej komunikacji. Jak mieszkałem na Oliwie, wybrałem się do fryzjera. Godzina 10 w tramwaju w jedną stronę, bo tam fryzjer brał 25 zeta za męskie strzyżenie, a w mojej okolicy brał 4 dychy. Ja sobie pojechałem tak, godzina 10 w jedną stronę, pół godziny u fryzjera, godzina 10 w drugą stronę. Jak jadę sobie w tramwaju z powrotem, myślę tak, kurwa, czy ja właśnie zainwestowałem 2 godziny swojego czasu, żeby zaoszczędzić 15 zł? Gdzie ja mam mózg? Gdzie ja w tym momencie miałem mózg? Nie? Mam nadzieję, że miałeś miesięczny wykupiony i nie doliczałeś do tego jeszcze kasy na bilet. Nie, no wiesz co, wtedy to już miałem tę legitkę krwiodawcy, także ja popylam sobie po Gdańsku za darmolca, ale nadal 2 godziny. Wtedy to jeszcze całe szczęście. Wtedy jeszcze całe szczęście zarabiałem chyba 22 zł za godzinę, nie? No to jeszcze ta strata nie była tragiczna, ale teraz już ta stawka godzinowa jest wyższa. Jakby mi ktoś powiedział, że godzinę muszę jechać w jedną stronę, żeby się 15 zł taniej ostrzec, bym mu powiedział, że chyba z chuja spadł. Tak, i zobacz, jak tutaj w twoim przypadku zmieniło się myślenie. I moi klienci zazwyczaj są tego świadomi, że... Znaczy inaczej, ja też mieszkam w mniejszym miasteczku, tak? U mnie poza godzinami szczytu to jesteś w stanie przejechać z jednego końca miasta na drugi koniec miasta, biorąc pod uwagę, nie wiem, zamknięte tory i czerwone światła w każdym możliwym miejscu, no to myślę, że 15 minut jesteś w stanie przejechać całe miasto samochodem. No ale samo to, co z tego, jeżeli ja muszę wsiąść do tego samochodu i stać na jednych czerwonych światłach, drugich czerwonych światłach i, nie wiem, zamkniętym przejeździe kolejowym, jeżeli ja mogę wyjść z domu, przejść się spacerkiem i kupić ten sam kwiatek prawdopodobnie, tylko że w innej kwiaciarni. Więc no, tutaj biznes lokalny musi bazować właśnie na tym, że osoby, które mieszkają w twojej najbliższej okolicy, jak je obudzisz w nocy i zapytasz o najbliższą kwiaciarnię, to one będą potrafiły wskazać twój adres. Nie wiem, numer telefonu, może nie, ale będą wiedziały, gdzie tego numeru telefonu szukać. Bo zauważyłam też, że wiele biznesów lokalnych, mimo tego, że gdzieś tam próbuje swoich sił na Facebooku, to na przykład nie ma adresu, nie ma kontaktu i gdybyś nie był z tego miasta, chciał, nie wiem,
coś kupić, chciałbyś kupić kwiatka, bo przyjechałeś do dziewczyny, na przykład do Wronek, i chciałbyś jej kupić kwiatka na miejscu, żeby w pociągu się nie połamał, i spojrzałbyś na mapę Google, widziałbyś, że jakieś tam kwiaciarnie są, ale w sumie te adresy nie są zbyt dokładne i jesteś na ulicy, patrzysz, nie ma nigdzie szyldu kwiaciarnia, no to ja bym się na miejscu takiej osoby wkurzyła, tak? Więc no musisz być transparentny i widzieć, po prostu być wszędzie tam, gdzie są twoi klienci, i to jest kolejna ważna rzecz, bo jeżeli ty masz klientów na TikToku, to możesz sobie robić nie wiadomo jak dobry content na Facebooku, a oni i tak tego nie zobaczą. I w drugą stronę, jeżeli jesteś kwiaciarnią lokalną, to nie możesz liczyć na to, że 80% społeczeństwa ma TikToka i że właśnie do nich dotrzesz, społeczeństwa z twojej miejscowości, tak, z twojego miasteczka. No bo okej, są pewnie kwiaciarnie na TikToku, które się wybijają, są wiralowe i tak dalej, ale tobie nie zależy na tym, żeby być wiralem. Bo tobie zależy na tym, żeby wiedzieli o tobie ludzie z okolicy. I tym się różni marketing lokalny od marketingu takiego ogólnokrajowego, ogólnoświatowego. Tobie nie zależy na tym, żeby być modny, żeby być wiralowy, żeby mieć zasięgi. Bo co ci po zasięgach? No zasięgami się nie najesz, zasięgami za rachunki nie zapłacisz, tak? Więc jeżeli masz biznes lokalny i robisz marketing lokalny, to tobie zależy na tym, żeby lokalni ludzie o tobie wiedzieli. Przeniosłaś się do biznesów lokalnych z e-commerce.pl i powiedziałbym, że to spory przeskok, spory pivot, no bo masz e-commerce, no to co jest? Co to jest e-commerce? E-commerce to jest sprzedaż online w dużej mierze, tak? E-commerce'y mają kasę, robią marketing, najczęściej ogólnopolski, tam idą bardzo duże pieniądze, a ty uciekasz z tych bardzo dużych pieniędzy, z dużego potencjału do biznesu lokalnego. Dlaczego? Z e-commerce'ami jest tak, że w e-commerce'ie siedzi dużo pieniędzy, wszyscy tam mają pieniądze, oprócz właścicieli sklepów. Nie wiem, czy wiesz, 85% sklepów internetowych pada po 3 miesiącach i to nie jest przypadkowa data. Po 3 miesiącach zazwyczaj kończy im się darmowy hosting na platformach SaaS-owych, gdzie mają sklepy, i okazuje się, że ten biznes się jednak nie spina, że straciłeś 3 miesiące pracy i nie zarabiasz na tym. Więc e-commerce wbrew pozorom nie jest łatwą pracą. Wszyscy myślą, że o, siedzisz przed komputerem, sprzedajesz sobie, klikasz tylko i nara. Nie, tak nie jest. Tam też potrzebna jest wiedza, tam też potrzebne jest samozaparcie, użeranie się z jednej strony z dostawcami, z drugiej strony z kurierami, a z trzeciej strony jeszcze z klientami. I ja nie życzę nikomu takiej pracy. Ale tak, pracowałam dla e-commerce.pl, przeprowadzałam wywiady z różnymi ekspertami z branży. I tak naprawdę to moja praca się za bardzo nie zmieniła. Bo chyba większy przeskok miałam kiedy indziej, gdzie z banku przeniosłam się do stołówki na przykład, nie? Bo miałam dosyć papierkowej roboty i miałam dosyć tych formalności wszystkich i użerania się z klientami, a na kuchni siedziałam tylko ja, pomoc kuchenna, kucharz i kilka innych osób, i była mała grupa zgranych ludzi i mieliśmy wszystko po prostu gdzieś. Ale jeżeli tutaj chodzi o przeniesienie się z e-commerce do biznesów lokalnych, jest to troszeczkę inaczej, ale idea jest ta sama. Zauważ, ja nadal chcę pomagać przedsiębiorcom, którzy nie do końca wiedzą, o co w tych internetach chodzi. Ja nadal robię to samo, tylko że teraz przeniosłam się ze sklepów internetowych na biznesy lokalne, na biznesy usługowe, na biznesy gdzieś tam małe sklepiki. I ja mam taką samą misję cały czas. Taką samą misję, jak miał Marcin Meissner w e-commerce, który chciał uświadamiać, że e-commerce to nie jest łatwy kawałek chleba, tak ja to troszeczkę rozszerzyłam. Bycie przedsiębiorcą w Polsce nie jest łatwe. Nie jest łatwe, ja to wiem z doświadczenia, bo byłam przedsiębiorcą, bo wiem, jakie to było ciężkie patrzeć, jak twoje ciężko zarobione pieniądze odchodzą w siną dal, bo może kiedyś dostaniesz emeryturę. Więc no, nie da się być przedsiębiorcą w Polsce, nie inwestując w marketing, a ludzie nie wiedzą, o co chodzi w tym marketingu.
No więc wracając do tematu, ja nie zmieniłam swojej idei i bycie przedsiębiorcą w Polsce nie jest łatwe i ja uważam, że bycie przedsiębiorcą w Polsce nie znając podstaw marketingu jest w ogóle niemożliwe, bo no to są takie podstawy, nie? Musisz umieć sprzedawać, musisz umieć powiedzieć, co sprzedajesz i jeszcze fajnie, jak wiesz, kto jest twoim klientem i potrafisz się do niego z szacunkiem i odpowiednio odezwać, bo z tym też ostatnio widzę jest problem, no ale tak naprawdę, no ja myślę, że ja swojej idei nie zmieniłam. Chcę pomagać przedsiębiorcom, odnaleźć się w internetach, pokazać, że no jednak strona na Facebooku to lepsze rozwiązanie niż zakładanie nowego konta i zapraszanie znajomych przez różne sklepy, bo to ci niewiele daje, a jak masz stronę, to jednak potrafisz wyciągnąć z niej jakieś wnioski. Mam kurs kręcenia rolek i jestem w stanie pokazać jakieś podstawy przedsiębiorcom i nauczyć ich robienia dobrych materiałów na Facebooka, na Instagrama, na TikToka. Jestem w stanie nauczyć przedsiębiorcę korzystania z CapCuta czy z Canvy. Ja nie widzę w tym problemu, że ja ciebie tego nauczę i ty będziesz sobie to robił sam. Nie, ja będę dumna, że widzę twoje konto i ono już nie jest osobą na Facebooku, tylko stroną i że ty rzeczywiście zarabiasz na tym, co lubisz robić, czyli na swoim biznesie, bo wychodzę z założenia, że jakbyś czegoś nie lubił i byś nie chciał zdobywać wiedzy na konkretny temat, no to byś nie mógł robić tego, czym się zajmujesz. No, prowadzenie firmy to jest ciągły rozwój i musisz znać, nie wiem, branżę, no inaczej się nie da. Ja wiem, że bycie kimś z pasji to jest najgorszy wybór możliwy, bo zaczynasz nienawidzić tego, co kochałeś, ale z drugiej strony, jeżeli nie chcesz się uczyć danego tematu, to w to nie wchodź, bo będziesz się jeszcze bardziej męczył. Bo jeżeli lubisz coś i chcesz to zamienić w biznes, to chociaż przez początek twojej drogi będzie ci to sprawiało frajdę. Mi pisanie sprawia frajdę do dzisiaj, mi marketing sprawia frajdę do dzisiaj, minęło 8 lat. Ja wiem, że jeszcze przede mną mało co wiem w porównaniu z tym, ile mogłabym wiedzieć, ale to, co już wiem, je mogę przekazać innym. Dobra, w wielkim skrócie, bo mnie to tak zaciekawiło, mówisz 3 miesiące, data graniczna upadku e-commerce'ów. Dlaczego twoim zdaniem? Albo według twojego doświadczenia, albo wiedzy, te e-commerce padają akurat 3 miesiące. No to już ci powiedziałam, po 3 miesiącach kończy im się darmowy hosting zazwyczaj. Te 3 miesiące, większość platform SaaS-owych daje takie 3 miesiące na rozkręcenie biznesu i póki nie płacisz za prowadzenie sklepu, nie płacisz platformie za to, że masz u nich sklep postawiony, to jeszcze może jakoś koniec z końcem próbujesz wiązać. W momencie, gdy i czas, gdzie musisz zapłacić za to, że stoi sklep, a ty przez ostatnie 3 miesiące dokładałeś do tego biznesu, a tak właściwie to nawet dobrze nie jesteś przygotowany do prowadzenia tego sklepu i dopiero gdy zacząłeś, to się zderzyłeś z miliardem problemów, to no to wtedy rezygnujesz, bo nie będziesz kolejny miesiąc dopłacał i już nie dopłacał na przykład tam 30-40 zł miesięcznie, tylko na przykład 600-700 zł miesięcznie za to, że tobie to nie przynosi żadnego zwrotu, a dodatkowo masz tyle obowiązków, tak? Jest takie przeświadczenie w Polsce, że prowadzenie sklepu internetowego jest łatwe. Nieprawda. Nieprawda, bo musisz mieć wiedzę na tyle tematów, w tylu obszarach musisz przynajmniej coś tam kojarzyć i doczytać w międzyczasie, że no nie jesteś w stanie prowadzić sklepu nie mając tej wiedzy. Otwierają się sklepy internetowe bez żadnej strategii. Mam fajny produkt, sprzedamy go. Sprzedajmy go w internecie, bo tam jest najłatwiej. Po czym przychodzi czas, gdzie musisz wiedzieć, jak dotrzeć do klienta, gdzie jest twój klient, czy jest na Facebooku, czy jest na LinkedInie, czy jest może na TikToku, a może będzie cię szukał w Google, a może cię będzie szukał w czacie GPT, bo mamy takie czasy, że może akurat ktoś będzie szukał mojego rozwiązania w czacie i ja powinienem postawić gdzieś tutaj na takie jasne komunikaty na stronie, żeby czat to wyłapał, że bo czat staje się taką drugą, dobrą wyszukiwarką, tak? Więc myślę, że
No ale to jest tylko, wiesz, marketing, nie? A marketing to jest przecież malutkie ziarenko w całej reszcie prowadzenia sklepu. A co z dokumentacją? Gdzie tutaj napisać RODO, politykę prywatności? Jak BDO ogarnąć? Bo to też na pewno trzeba ogarnąć. A co z dostawami? Jakiego dostawcę, w sensie jakiego kuriera wybrać? Wczytujesz się w te umowy. Przeczytanie takiej umowy z kurierem to jest, myślę, dobre pół godziny zmarnowanego życia, żebyś na końcu dowiedział się, że i tak jak coś się stanie, to ta przesyłka jest ubezpieczona, ale tylko do jakiejś kwoty, a jeżeli się na to nie zgadzasz, to nara. A jak masz jeszcze niestandardowe wymiary przesyłki, to już w ogóle sorry, ale będziesz płacił jak za paletę. Więc no wiesz, to jest tyle kwestii do poruszenia. A gdzie tu jeszcze analiza? A gdzie tu jeszcze, nie wiem, na przykład ogarnięcie samej strony internetowej, samych dostawców, a umowy z hurtowniami, a wybrać dropshipping, czy może gdzie to będę magazynował, a jak magazynował, to zatrudnienie wchodzi, bo jednak potrzebujesz magazyniera, a jakieś programy do magazynowania i tego wszystkiego jest tak dużo, że no gdybyś chciał tak z marszu wejść, otworzyć sklep, to naprawdę uważam, że to nie są te czasy, gdzie wchodzisz z marszu i ci się udaje. Nie, masz dobry plan, dobrą strategię, wiesz gdzie uderzyć i kogo zapytać, to wtedy ci się uda. Ale jak nie masz planu, nie masz strategii, a większość e-commerce'ów tego nie ma, no to sorry, upadasz. To jest bezwzględny rynek. Ja myślę, że dziennie w Polsce pewnie z 8 tysięcy, jak nie więcej, sklepów się otwiera. A zobacz, ile z nich upada. I tu jest jeszcze jedna kwestia do podjęcia. Ty, żeby utrzymać się na rynku, musisz zbudować zaufanie. Zaufanie klientów, których jeszcze nie masz. I wiesz, i tutaj jest taki problem, że jest tyle fejkowych sklepów, gdzie nie wiesz, czy jak zamówisz, czy oddasz pieniądze, to czy coś ci przyślą, że ludzie wybierają Allegro, a na Allegro e-commerce się nie utrzymają, bo mają takie prowizje, że no nie wiem, jakie byś musiał robić obroty na Allegro, żeby naprawdę tylko z tego żyć. Więc no jest tyle kwestii do ogarnięcia, otwierając sklep internetowy, że większość z nas wysiada po 3 miesiącach i pewnie ma jakąś jeszcze nerwówkę albo coś takiego. Czyli jest trudno. A jak jesteśmy przy trudności, to pytanie o najtrudniejsze zlecenie. Jedziesz. Było? Nie było? Nie wiem, czy mam najtrudniejsze zlecenie. Jednym z bardziej wymagających zleceń, ale to był taki koszmarny klient w tym sensie, że nadal nie widziałam zapłaty za to zlecenie, to było ogarnięcie, powiedzmy tutaj byłam, czułam się troszeczkę bardziej jak historyk niż jak copywriter i szukałam informacji o danym miejscu w różnych archiwach, w różnych pałacach, w archiwum kościelnym, w archiwum historycznym. Miałam kilka rozmów z historykami. Jedyne, z czego się cieszę, to to, że tekstów nadal nie oddałam. Po prostu kontakt się urwał. Innym takim zleceniem, ale to było bardziej przerażające i dziwne, tworzyłam opisy produktów. I to nie byle jakich produktów, tylko nie wiem, czy ci teraz zasięgi nie pójdą. Tworzyłam opisy do worków na zwłoki. Myślę, że nie pójdą zasięgi. Chociaż to taki ten, może temat, który może coś uśmiercić istotnie. Tak, no wiesz, dzięki temu się dowiedziałam, że są różne rodzaje worków na zwłoki i no mogłabym trochę o tym opowiedzieć, ale może zmieńmy temat po prostu. Trochę zahaczyłaś o ten następne pytanie, czyli o najgorszego klienta. Najgorszy klient to jest taki, z którym nie ma kontaktu, z którym kontakt gdzieś tam się urywa, bo jeżeli nie ma opłaconej faktury, ale jest kontakt, to jeszcze nie jest najgorszy klient. Ale w momencie, gdy jest zlecenie i na przykład, nie wiem, czekasz na to, czy już zaczynać zlecenie, czy jeszcze klient nie podjął decyzji. Wiesz, ja wolę usłyszeć od klienta, sorry, nie mam w tym miesiącu kasy, zacznijmy od przyszłego miesiąca, zacznijmy od przyszłego kwartału, od przyszłego roku, jak zwał, tak zwał. Nie zaczynajmy wcale, bo nie wiem, twoje teksty mi się nie podobają. Spoko. Ja nie jestem czekoladą, żeby mnie wszyscy lubili, tak? Ja uważam, że
pisze na swój sposób dobrze, ale nie każdemu to się może podobać. Może ktoś woli bardziej techniczne pisanie, a może ktoś woli inny język, bardziej luzacki. Nie wiem, nie każdemu pasuje to, jak ja piszę. Znaczy, tak myślę, że nie każdemu to pasuje. Dla innych może jestem za droga i jak mam taki feedback, to jest spoko. Ale jeżeli ja na przykład zaczynam pisać zlecenie i pytam o coś klienta, bo coś jest dla mnie niejasne w jego ofercie, a na ten temat tworzę, no to chciałabym, żeby mi w ciągu tygodnia odpowiedział, bo jak mi nie odpowie, no to no zlecenie stoi, tak? A ja mam deadline za 2 tygodnie i chciałabym dokończyć ten tekst na przykład. Więc najgorszy klient to jest taki, który się nie odzywa, a najgorszy z najgorszych to jest taki, który się nie odzywa po wystawionej fakturze. Wiedząc, rozumiem, ile będzie płacił już wcześniej, bo no też nie oszukujmy się, nie. Bardzo staram się być taka przejrzysta i na początku każdej współpracy chociaż takie widełki cenowe próbuję określić, tak? Jeżeli zrobię to, to i to, to zapłacisz tyle i tyle, a jeżeli zrobię jeszcze to i to, to dopłacisz jeszcze tyle i tyle. I to jest według mnie w porządku, więc jeżeli ty się na to zgadzasz, ja wystawiam fakturę i ty się rozpływasz w powietrzu, to po pierwsze pamiętaj, że nie masz praw używać moich tekstów, a po drugie, no przynajmniej warto by było powiedzieć nara. Tutaj małe sprostowanie i to jest straszny paradoks, że ma prawo używać twoich tekstów. Wiesz, mimo, że jeszcze nie przekazałam praw autorskich? Wiesz, jaki to jest pikołek prawny? Uważaj, odcinek numer 10, Asia Szymanowska i Sebastian Jakubiec o tym pisał, mi to rozwaliło czaszkę po prostu. Zawierasz umowę o stworzenie tekstu, tak? Klient u ciebie zamawia tekst i mówi, jak on ma wyglądać. Ty ten tekst dostarczasz, przekazujesz jemu, więc ta umowa jest w mocy. On się zobowiązuje, że zapłaci za tekst, ty się zobowiązujesz dostarczyć tekst. Ty dotrzymałeś swojego końca umowy, on nie dotrzymał swojego, ale zgodnie z umową on ma prawo korzystać z tekstu. Ty masz prawo żądać od niego zapłaty, masz prawo go ścigać, masz prawo zlecić windykację, masz prawo to wszystko zrobić, nie? Masz prawo ruszyć całą tą machiną windykacyjną, ale on ma prawo korzystać z tekstu. Ma licencję, nie ma prawa autorskich majątkowych, bo ty ich nie przekazujesz, je trzeba przekazać, tak jak wiesz, czy podpis kwalifikowany, czy papierowy, ale on ma licencję niewyłączną do korzystania z tego tekstu. Czyli niezły licencję na 10 lat tak naprawdę. Bo z tego, co kojarzę, nie chcę tutaj wprowadzać nikogo w błąd, ale z tego, co ja kojarzę, to właśnie licencja od protokołu różni się tym, że licencja jest czasowa. I tego ci nie powiem, bo nie wiem, musiałbym sprawdzić, ale jeżeli nie określasz, to prawdopodobnie, że może być na czas nieokreślony. Jak coś, to później tutaj dokleję jakiś taki napisik, że jak to tam wygląda, jakiś wycinek. Bo tak mi się właśnie kojarzy właśnie, że jak daję komuś licencję, to tam ma chyba na 10 lat... może używać tych tekstów, a jeżeli protokół, to dożywotnio, z tym, że no nie oszukujmy się, za 10 lat teksty, na przykład opisy kategorii mogą już nie wpasowywać się w ramy SEO i może coś takiego wyjść, że już nie będą przydatne albo danego produktu nie będą już po prostu produkować, ale tak, jakbyś mógł tutaj napisać, to byłoby super, sama z chęcią sprawdzę ten odcinek. Lepiej zrobię, wiesz, bo my nagrywamy w internecie i zrobię tak jak Joe Rogan, który się nie pieprzy podczas swojego podcastu i Google'a, i ja sobie też wygooglałem. I tak, prawodlabiznesu.eu, pozdrawiamy, pisze tak, jeżeli w umowie licencyjnej nie został wskazany czas, na jaki licencjodawca udziela licencji, ustawowy okres do korzystania z utworu został oznaczony na 5 lat od dnia udzielenia prawa do korzystania z utworu. Po upływie tego okresu prawo do korzystania z utworu wygasa. To mamy doprecyzowane i ja się teraz, today I learned, lubimy to. Ulubione pytanie naszej widowni to jest o twój ulubiony sposób pozyskiwania klientów. Jest taki jeden mój ulubiony. Chyba ci nie zdziwię, bo człowiek z natury jest leniwy. Moim ulubionym sposobem na pozyskanie klientów są rekomendacje. Cześć, mam do ciebie kontakt od tego i tego. Czy mogłabyś... Tak, to jest mój ulubiony, nie tylko dlatego, że nie zajmuje mojego czasu. Bo nie, to nie chodzi o to, ale przede wszystkim to są takie momenty, gdzie ja siadam i sobie myślę, wow, napisałam coś tak dobrego, że koleś czy laska mnie polecili.
To jest bardzo miłe uczucie. To jest mój ulubiony sposób pozyskiwania klientów, a innym sposobem pozyskiwania klientów jest po prostu odzywanie się do nich. Nawet niekoniecznie gdzieś tam pisanie ofert, chociaż zdarza mi się do dzisiaj, jak jest jakieś ciekawe zlecenie, gdzieś tam się odezwać na Usme, czy na innym, czy na przykład na portalach, na grupach dla freelancerów, jak najbardziej. Nie mam z tym problemu, że piszę dla Usme albo coś takiego. Nie. Jeżeli zlecenie jest ciekawe, a zleceniodawca zaakceptuje moje warunki, czyli zaakceptuje moją kasę, zaakceptuje to, że na przykład mam, chciałabym z nim mieć kontakt mailowy i w razie czego dopytywać, żeby odpowiedział mi w miarę szybko, to spoko. To ja mogę dla ciebie pisać, mimo że zlecenie wystawiłeś na Usme, na, nie wiem, na grupie dla copywriterów czy na grupie dla freelancerów ogólnie. No, ale ulubionym sposobem są właśnie rekomendacje, chociaż zdarza mi się nawet wejść na jakąś stronę i widzę, że tam jest, no, kusi, żeby coś poprawić, tak? Są takie błędy, a widzę taki vibe odpowiedni między mną a osobą, która prowadzi tą stronę. Czuję, żebyśmy się dogadali po prostu, to wtedy się odzywam. Cześć, słuchaj, byłam na takiej i takiej stronie, wydaje mi się, że ona jest twoja, że ty się nią opiekujesz, słuchaj, no a nie myślałabyś, żeby napisać to w ten i w ten sposób, wtedy to i to. To nie jest takie, tu masz źle, to masz źle, tamto masz źle. Nie, ja jestem copywriterem i na twoim miejscu bym zastanowiła się nad tym, a jak chcesz, to możemy się umówić, ja ci wszystko opowiem. Niedawno miałam takie zlecenie, gdzieś na jakiejś grupie. Ktoś prosił o audyt całej strony, dlaczego jego opisy, w sensie wpisy blogowe gdzieś tam nie rankują i nie widzi żadnej poprawy, mimo że to robi od dłuższego czasu regularnie. No i mówię, a ciekawe, co to za strona, akurat piłam kawę, kliknęłam, sprawdzam. No i napisałam do tej osoby, cześć, słuchaj, weszłam tak na szybko na twoją stronę. No masz tutaj i tutaj literówkę, to i to musisz zrobić w ten sposób, a to i to musisz zrobić w ten sposób. Weźmy się, zdzwonimy, pogadamy, to ci powiem więcej. No i okazało się, że to jest mój klient już w tej chwili, tak? Więc uważam, że nie wszystko, co robię, powinnam robić za pieniądze. Bo jeżeli coś zajmuje mi mniej niż 5 minut, i umówmy się, to nie był audyt strony, tak? Ja podkreśliłam, że to nie jest audyt, że tak na szybko błędy, które zobaczyłam, to jest to i to. Powinno być tak i tak. Jeżeli masz wytłumaczenie, dlaczego tak, a nie inaczej, to spoko. Jeżeli tak chciałeś, ok, ale ja pod względem SEO copywritingu bym to i to, to i to zmieniła na przykład. I jeżeli klient, osoba po drugiej stronie się ze mną nie zgadza, spoko, macie prawo. Ja jestem SEO copywriterką i wiem, co wpływa na SEO i dlaczego bym zrobiła to tak, a nie inaczej. I staram się to w jasny sposób przekazać. Ale też to było akurat zrobione za darmo. Parę miesięcy temu jedna fotografka na jakiejś grupie na Facebooku napisała, że ma nową stronę i chciałaby poznać opinię, co sądzimy o tej stronie i tak dalej, i tak dalej. Też akurat się nudziłam i kliknęłam, sprawdziłam. Bardzo miła rozmowa się między nami wywiązała. Myślę, że jak będę gotowa na jakąś sesję biznesową, to na pewno się do niej zgłoszę, bo czujemy podobnie takie, jakby to ci ładnie powiedzieć, mamy podobny taki gust estetyczny i to, ta jej strona była przepiękna. Jej teksty były raczej mało marketingowe. Powiedziałam jej, wytłumaczyłam jej, o co mi chodzi, dlaczego ja bym je zmieniła. I je zmieniła, nie tak jak ja jej napisałam, ale zmieniła je właśnie bliżej tego, co ja chciałam, tak? Mniej mówiła w nich o sobie, więcej o tym, co daje swoim klientkom, osobom, które fotografuje. I to jest to miłe. Ja z tego nie mam nic, oprócz tego, że mam marzenie, żeby iść do niej na sesję fotograficzną, ale no, takie marzenia też trzeba mieć. I powiem ci szczerze, że to też daje satysfakcję, że ja mam tą wiedzę, ja się mogę nią podzielić i taka osoba, wiesz, mówi, wow, super, dzięki, że o tym powiedziałaś, ja nie zwróciłam na to uwagi, nie wiedziałam, że tak powinno być, zaraz to zmienię, albo zastanowię się, jak to zmienić. I ja wiem, że 9 na 10 osób, które coś takiego mówię,
nie będzie moimi klientami, ale ta jedna powie, słuchaj, a mogłabyś mi pomóc i stanie się moim klientem i wywiąże się jakaś fajna współpraca albo, nie wiem, przyjaźń albo coś innego. No dobra, zobaczymy, czy ktoś według twojej metody znajdzie klienta. Tu miałem się przyczepić do paru rzeczy, że to jak to literówka, co ty, jak można wytykać komuś literówkę, jak można w ogóle zrobić literówkę. Literówka to jest gorące słowo. Nie, to nie chodzi o to, że ja wytykam. Nie, nie, ja właśnie się staram bardzo kulturalnie to wszystko powiedzieć. W żadnym wypadku nie wytykam. Wręcz mówię, słuchaj, nie obraź się, ja siedzę w tym od lat, to i to bym poprawiła, bo to i to. Ja nie mówię, masz źle. Tu masz źle. Ale to wiesz masz... To jest fajne, to jest fajny filtr na klienta, bo możesz sobie od razu sprawdzić, jak klient reaguje na wskazówki. Jeżeli mówisz klientowi, że na przykład tu masz literówkę, warto to poprawić, no bo jednak to rzutuje jakoś na wizerunek i klient do ciebie powie, odczep się ode mnie, nie zawracaj mi dupy, tyle czasu była ta literówka, jeszcze biznes mi od tego nie upadł, w ogóle kim jesteś, żeby się do mnie odzywać, to już wiesz, ten klient się zdeklasował u ciebie, ty już wiesz, że nie chcesz z nim współpracować, a jak ktoś ci powie, słuchaj, dzięki, ja w ogóle jestem tak zajebany robotą, że nawet bym na to nie zwrócił uwagi, także dzięki ci za twoje 3 minuty czasu, które oszczędzą mi 3 minuty czasu na przykład, nie? I wiesz, może trochę wstydu. Ja życzę wszystkim freelancerom, żeby mieli taką możliwość wybierania sobie zleceń, wybierania klientów, z którymi dobrze się dogadują, a nie brania zleceń jak leci, bo potrzebują kasy. I ja życzę tego wszystkim copywriterom, wszystkim marketerom. Naprawdę to jest bardzo miłe uczucie mieć taką przestrzeń i możliwość dopasowania klientów pod to, jak się dogadujecie. Bo jeżeli sobie siedzisz pół dnia i myślisz, Boże, znowu muszę do tej osoby wysłać maila, a ja bym wolał się w ogóle do niej nie odzywać aż do czasu faktury, bo jest na przykład natrętna, bo jest filozofem, bo nie czujemy... Ja do niej mówię i czuję, że jak grochem o ścianę, no to nie jest miła współpraca. Jak masz możliwość rozmawiania z kimś, z kim się dobrze dogadujesz, to jest miła współpraca. I takich współprac wszystkim życzę. Kurczę, bardzo chętnie pociągnąłbym temat tego, jak sobie tych klientów znaleźć, jak to zrobić, żeby ich sobie wybierać. Jeśli jeszcze masz przestrzeń na to, żeby na to pytanie odpowiedzieć, to bym prosił, a jak nie, to przejdziemy do podsumowania. Więc jeśli chcesz wiedzieć, jak znaleźć klientów, takich, z którymi masz dobry vibe, to odpowiem ci tylko jedno. Też bym chciała to wiedzieć. Prawda jest taka, że jeżeli strzelasz ofertami, to w końcu się ktoś taki znajdzie. I ja w to wierzę. Jeżeli tobie oferta pasuje i widzisz, że jest napisana tak, że do ciebie przemawia, to już jest dobry znak. Bo jeżeli masz napisaną ofertę i w ogóle siedzisz i myślisz aplikować, nie aplikować, to nie aplikuj. Nie, bo jak już się w tym momencie zastanawiasz, to już jest znak, że coś jest nie tak, że tobie coś nie pasuje, tak? Więc ja bym w takich momentach odradzała aplikowanie, ale jeżeli czujesz, wow, ale super stanowisko, albo ale super zlecenie, bardzo chciałbym tam współpracować z tą drugą osobą, no to napisz to. To raz. A dwa, ja uważam, że dużo tutaj daje pokazanie, jaki ty jesteś. W sensie budowanie marki osobistej, czy pokazywanie, może nie życia prywatnego, bo ja się staram bardzo mało życia prywatnego na Facebooku pokazywać, czy na Instagramie, czy na LinkedInie. Bardzo nawiązuję do tego, że jestem mamą, bo jestem z tego dumna i dzięki temu jestem tu, gdzie jestem, bo gdybym w 2016-17 nie zaszła w ciążę, to ja podejrzewam, że siedziałabym w salonie groomerskim i obcinała pieski. I to byłoby też okej dla mnie, bo bym nie wiedziała, że mogę robić coś innego. Ale jak pokazujesz, jakie masz podejście do życia, jaką masz energię, bo wiesz, ja mogę tutaj siedzieć i ogólnie stękać, że klientami jest ciężko, z opłacaniem faktur jest ciężko, z byciem freelancerem jest ciężko, no jest ciężko, ale możesz to też powiedzieć normalnie, to jest część twojej pracy i mimo, że masz czasem ochotę ją rzucić, to potem się przypomina tobie, że to jest twoja firma i jak ją rzucisz, no to ciężko, tak? No nie da się, możesz iść na etat i nie ma problemu, ale czy wtedy będziesz szczęśliwy?
I takie pokazywanie twojego podejścia do życia, twojej energii, twojego zdania na różne tematy też może przyciągnąć klientów. Ja kiedyś zadałam jednej osobie na Facebooku pytanie, jaki masz problem z copywriterami? No, bo to są artyści, którzy nie dotrzymują terminów, nie wiedzą, o czym piszą. W ogóle jak ja już słyszę copywriter, to mi się nóż w kieszeni otwiera. No to z kim ty współpracowałeś? No sorry, no to albo robisz jakieś tutaj, wiesz, rozeznanie i z tobą chcę współpracować, bo masz takie tutaj umiejętności, a z tobą nie, bo mi się nie podoba, jak mówisz R na przykład. I to też jest w porządku, masz do tego prawo. Więc no, moim zdaniem pokazywanie siebie w internecie, pokazywanie, budowanie takiej marki osobistej przyciągnie do ciebie klientów, którzy nadają na podobnych falach. I to jest chyba jedyny możliwy sposób, żeby przyciągnąć klientów, którzy będą tobie odpowiadali. Tylko wcześniej sprawdź, czy są wypłacalni. Dobre. Dobre podsumowanie na koniec tego odcinka. Gocha, gdzie cię można znaleźć w internecie? Szczerze mówiąc, nie wiem. Na Facebooku ostatnio, działam lokalnie na Instagramie. Może jak wyjdzie ten odcinek, to już będę na TikToku, ale ciężko mi powiedzieć. Na LinkedInie. Ogólnie możecie do mnie pisać maile, możecie do mnie zagadywać na fejsie, możecie do mnie dzwonić, nie ma problemu. Właśnie, bo jestem jednym z tych copywriterów, który odbiera telefony. Ty też, z tego co kojarzę, więc jak chcecie zadzwonić, nie ma problemu. Chciałabym powiedzieć, że na stronie internetowej, ale chyba muszę opłacić hosting najpierw, wydaje mi się. Tak, może co, 3 miesiące na SaaSie minęły, tak? 3 miesiące na SaaSie minęły, gorzej, przegapiłam ten moment, gdzie faktura była do opłacenia, chyba mi wpadła do spamu i teraz muszę coś wykombinować. A wiesz jak to jest, nie? Jak coś mi ma zająć chwilę dłużej niż normalnie, to nie będzie przelew blikiem, tylko to będzie kontaktowanie się z obsługą, no to tak to przekładam w nieskończoność już. No, po tym pozytywnym akcentem ja cię zachęcam do tego, żeby to po prostu wziąć i zrobić. A ja za dzisiaj ci dziękuję i życzę dobrego wieczora. Dzięki wielkie, również dziękuję i pozdrawiam was wszystkich. Mam nadzieję, że jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to się nie nudziliście. Siema. W odcinku z Gosią to już wszystko. Co z tego odcinka zabierasz dla siebie? Jaką jedną lekcję z niego wynosisz? Napisz w komentarzu. Jeszcze raz prośba o tego lajka dla Spotify'ka, o suba dla YouTube'a. Pokaż tym algorytmom, że tu jest fajnie. A jeżeli znasz kogoś, kto z tego odcinka mógłby wyciągnąć wartość, poleć mu lub jej. Dzięki temu 4 osoby zyskają. Ty zyskasz wdzięczność tej osoby, ja zyskam polecenie, Gosia zyska ekspozycję, a osoba, której to polecisz, zyska wiedzę, wartość, może motywację. Ja z góry ci dziękuję, zapraszam do kolejnych odcinków i dobrego dnia. Siema!